Było to dawno temu. Choć niektórzy mówią, że nie tak dawno. Były to czasy, w których statki z towarami często przypływały i gęsto zajmowały brzeg Iny. Dzięki tej właśnie rzece, Inie, Goleniów wzbogacał się i powiększał, ludzi i dóbr przybywał. Jednym słowem, złote to były czasy dla miasta. Tymczasem w podziemnym królestwie wszystkiego, co złe, demonów, szatanów i upadłych aniołów, przed salą strażnika bram piekielnych Belzebuba pojawił się jeden z podległych mu złych duchów. Zapukał. Wołałeś, Bęcwale, odpowiedział mu donośny i ochrypły głos. Był to jego najgorszy, najokropniejszy pan. Gdy przerażony podwładny wchodził, usłyszał jeszcze kilka niewybrednych słówek, które nawet strach powtarzać. Uklęknął. Przybyłem na twe wezwanie, panie! Głos miał niepewny, trząsł się ze strachu. Co tak długo? A, mniejsza! Zwierzchnik ze zniecierpliwieniem potrząsnął swoją skołtunioną, diabelską grzywą. Czym mogę służyć, Pozwoliłem ci się odezwać! Przerwał mu i widząc jeszcze większy strach u swego podwładnego, uśmiechnął się szyderczo. Dobrze, przejdźmy zatem do sedna. Po twojej poprzedniej nieudanej misji poszerzania Iny, tu popatrzył złowieszczo w jego stronę, dostałem reprymendę od samego wspaniałego Lucyfera, pana nas wszystkich. Chyba wiesz, co to oznacza. Nie, proszę, cisza! Tym razem będę wyrozumiały. Dam ci jeszcze jedną szansę. Pamiętaj jednak, jeśli znowu sknocisz robotę, będziesz musiał odbyć karę czterokrotnie. Nie przyjmuję sprzeciwu. Uśmiechnął się. Masz dostęp do większości bezmyślnych stworzeń. Wybierz odpowiednie rzeczne stworzenie i wyślij je do Iny, aby już żaden statek nie mógł spławiać żadnych, ale to żadnych, nawet tyciuteńkich towarów. Już widzę te puste kramy ubożejących kupców. Słyszę płacz ludzi. Piękny to będzie widok. Tu rozmarzył się, uśmiechnął błogo, ale zaraz wrzasnął. A teraz uciekaj czym prędzej. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. I znowu uśmiechnął się do swych niecnych myśli. Sługa wstał i pospiesznym krokiem wyszedł z sali. Trząsł się bez przerwy. Zimny pot oblał jego czoło, a w uszach brzmiał mu wciąż głos pana. Że też mnie musiało się to trafić, mruknął. Szybkim krokiem skierował się do piekielnych koszar, by znaleźć odpowiedniego potwora. Po paru minutach znalazł go. Idealnego szkodnika do tej roboty. Był to rybi demon, a dokładnie szatan morski. Z wyglądu przypominał ogromnego, grubego szczupaka z 16 wielkimi, ostrymi kolcami w paszczy, a jego skóra cała pokryta była ciemnobrązowymi kolcami, jak u ryby rozdymki. Potrafił też, jak ona, nadąć się i najeżyć. Następnego dnia, gdy szatan morski pływał już w Inie, dwóch chłopaków z Goleniowa wybrało się na ryby. Nie przeczuwając żadnego niebezpieczeństwa, zarzucili sieci. Po krótkiej chwili sieci zaczęły delikatnie drgać i na powierzchni wody pokazało się kilka pęcherzyków, jak gdyby ktoś strawę zaczął na ogniu warzyć. Weszli po kolana do wody, zajrzeli do sieci, ale była tam tylko zwykła mała rybka. Gdy jednak jeden z chłopców już prawie wyciągnął sieć, nagle, jakby znikąd, pojawił się szatan morski. Połknął rybę w całości i zabrał chłopaka ze sobą w odmęty Iny. Stało się to tak szybko, że jego towarzysz nawet nie zdążył krzyknąć.
Nikt nie uwierzył w jego opowieść, dopóki któryś z marynarzy po kilku dniach nie opisał dokładnie takiego samego kolczastego stwora, który uderzył w statek, gdy zatrzymał się tuż przy spichlerzu, wskutek czego do wody spadło kilka worków z cennym zbożem. Było jeszcze ze trzech niedowiarków, którzy odsuwali od siebie te niedorzeczne ich zdaniem opowieści. Musieli jednak w końcu uwierzyć, gdyż głodny krwi szatan morski wyskoczył z wody i próbował pożreć jednego z flisaków, płynącego ze spławianym drewnem. Wyskakujący rybi demon spóźnił się na szczęście o sekundę. Mężczyzna odsunął się, a szatan morski rozpędzony i zły przeskoczył nad nim i z wielkim pluskiem zanurzył się w rzeczne wody, co widziało już wielu mieszkańców Goleniowa. Na wieść o istnieniu stwora książę Bogusław, który aktualnie znajdował się w Goleniowie i przechodził żałobę po bracie Barnimie, wezwał nadwornego mędrca i kazał mu wymyślić sposób na pozbycie się szkodnika. Mędrzec po nieprzespanych dwóch nocach i dwóch ciężkich dniach został pokonany przez własne zmęczenie i miał dziwny sen. Objawił mu się anioł i rzekł: weź wieśniaków z wiadrami i poprowadź ich daleko wzdłuż Iny w las. Niech tam wybierają z niej wodę, a po tygodniu problem minie. Jak usłyszał, tak zrobił. No bo co innego miał począć? Po dwóch dniach część wody z Iny zniknęła, a wieśniacy dalej pracowali w pocie czoła. Przestali dopiero w wyznaczonym terminie, czyli po 7 dniach. Wody w Inie było już tak mało, że potwór nie miał warunków do przeżycia. Najdziwniejsze było jednak to, że szatana morskiego nigdzie nie było. Pewnie znajdował się teraz gdzieś w odmętach Bałtyku, czyhając na kolejne ofiary. Po kilku latach w miejscu, gdzie wieśniacy wylewali wodę z Iny, odkryto źródło, które nazwano Królewskim Źródłem. Bo zwykli mieszkańcy nigdy nie zapomnieli, że to dzięki księciu i jego królewskiej mądrości mogą żyć bez strachu. Niestety, w Inie było już tak mało wody, że nigdy nie popłynęły nią statki. Za to stała się ona bezpieczna dla ryb, kaczek i łabędzi. Thank you.